Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy nieco o torbie na materiały muchowe. Jak jeżdżę gdzieś na weekendy albo na jakieś zawody, przeważnie biorę ze sobą cały sprzęt do kręcenia much. To znaczy cały to za dużo powiedziane, ale sporą jego część. Ewentualnie jak stwierdzę, że chcę wykonać jakiś tam jeden konkretny wzór, to biorę tylko i wyłącznie materiały do tego jednego wzoru. I później często okazuje się, że czegoś mi brakuje, albo czegoś nie wziąłem, albo coś zostało w domu. I stwierdziłem, że przygotuję sobie zestaw taki typowo podróżny, który zawsze będę mieć w samochodzie i zawsze jak gdzieś pojadę, to będę wiedział, że będę w stanie wykonać te muchy, które mam w pudełku, ewentualnie coś podobnego. I właśnie ku temu przychodzi nam z pomocą tego typu torba. Na froncie mamy dwie kieszenie, tutaj mamy siatkę z gumką, więc jakieś tam rzeczy podręczne możemy sobie dać. Do tego uchwyt na rękę na górze, uchwyt na ramię. Ten uchwyt na ramię też możemy bez żadnego problemu wyczepić, jak nam nie jest potrzebny na przykład. Z tyłu. Bez żadnych dodatkowych przegródek, cała torba jest dość mocno usztywniona i też jest dość ciężka, to trzeba powiedzieć, jak na tego typu torbę. No i przejdźmy do tego, co skrywają te kieszenie. Zamek podwójny, właściwie wszystkie zamki tutaj są podwójne. Pusto. Przejdźmy do drugiej kieszonki. I tutaj widzimy, że mamy przekrótki z gumy. Zapewne możemy tu powsadzać jakieś finishery, bobinki, nożyczki, jakoś innego typu narzędzia. Jak otwieramy torbę, mamy tutaj uchwyty, które zapobiegają nam wywróceniu się tego na drugą stronę. Są to uchwyty z rzepem, czyli możemy sobie regulować poziom otwarcia albo zamknięcia tej właśnie pokrywy. No i przechodząc na plecy, jedna duża kieszeń w całości otwarta, do tego trzy mniejsze. Fajne jest to, że jest to przeźroczyste i na pewno jak wsadzimy tutaj jakieś pióra, kapki, to będziemy widzieć, co tam się konkretnie znajduje. Nie będziemy musieli otwierać każdej kieszeni, jakbyśmy zapomnieli, co gdzie daliśmy. Przechodząc do tego, co jest dalej, zostaje. Trzy takie piórniczki. Również na podwójny zamek. I tu mamy jakiś chwytak. O, to możemy sobie odpiąć, to jest na rzepa. Kolejne dwa piórniki. Ale tu już mamy tego typu rozwiązania. Przechodząc dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli pięć tego typu organizerów z podwójnym zamkiem. Tutaj też pewnie jakieś pióra, nie pióra i tak dalej możemy sobie powrócać. Więc fajnie, że będziemy widzieć, co tam się znajduje. I przechodząc do środka, widzimy, że możemy tak naprawdę te wszystkie wkłady wypełnienia wyciągnąć, jeżeli nam nie pasują, ewentualnie każdy z osobna. Już są tutaj wyznaczone miejsca tych rzepów, więc tak naprawdę tylko w tym danym jednym miejscu mogą być, no ale myślę, że nie będzie to stanowiło dużego problemu. Tutaj mamy jakieś zaczepy, rzepy, czyli to pewnie pod podstawę odmawiam. Już nie wiem, czy ją obejmie. Ale do czegoś to na pewno służy. No i tak się ta torba prezentuje, więc jak ją uzupełnię, na pewno w międzyczasie jeszcze będę nagrywać jeden odcinek i kolejny odcinek będzie bardziej poświęcony dla osób zupełnie zaczynających swoją przygodę z wiązaniem much. Stwierdziłem, że przygotuję taki zestaw, który ja sam bym sobie składał. Czyli bobinki, finishery, jakieś imadła i tak dalej, ale też chcę pójść tutaj bardziej w wariant budżetowy, ponieważ wiemy, jak to jest na początku. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony katis.pl. Do tego torbę link do torby.
torby w opisie. I jak utrwaliście do samego końca, jeszcze możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, czy tego typu torba Wam by się przydała na jakieś wyjazdy na przykład. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia nad wodą.